smakkujaw.pl, mój przepis na pieczonego ziemniaka. Prawie każdy lubi pieczone ziemniaki. Ja dzisiaj Państwu pokażę, jak przyrządzić je nie w ognisku, ale w domowym piekarniku i zapewniam, że o ile nie będą lepsze, to będą równie dobrze smakowały. My będziemy zapiekali je z boczkiem, cebulką, czosnkiem i oliwkami. A zatem potrzebować będziemy 3 ugotowane ziemniaki. Ugotowane, w zasadzie podgotowane. Ja je tak gotowałam 8-10 minut w mundurkach. 3 takie większe plastry chudego, wędzonego boczku. 1 cebulka pokrojona w drobną kosteczkę. 2 ząbki czosnku pokrojone w plasterki. Kilka czarnych oliwek. Przyprawimy nasze ziemniaki suszem z liści pietruszki, suszem z liści kopru, a także rozmarynem i majerankiem. Te zioła naprawdę wspaniale komponują się z pieczonym ziemniakiem, z boczkiem, z cebulką. Będziemy potrzebowali również masło. No to tak mniej więcej pół łyżeczki na połówkę ziemniaka. Nasze ziemniaki podamy z sosem. Ja go zrobiłam ze śmietany, pietruszki i czosnku. Przepis na ten sos znajdziecie na naszym kanale smakkujaw.pl. Oczywiście doprawimy solą i świeżo zmielonym kolorowym pieprzem. Najpierw przygotowuję ziemniaki, a zatem kroję na połowę. No, staram się, żeby to były takie w miarę równomierne połówki. I teraz będę przygotowała ziemniaczane łódeczki, a zatem wydrążam środek. Robię to takim, o, takim przyrządem. Jeśli oczywiście nie mamy takiego narzędzia, możemy zrobić to łyżką. Tak jak powiedziałam, my te ziemniaki tylko podgotowujemy, ponieważ one będą się piekły jeszcze w piekarniku. No i poza tym mielibyśmy kłopot właśnie z wydrążeniem, bo jak będą zbyt miękkie, to po prostu trudno będzie nam przygotować takie miejsce, które zapełnimy boczkiem, cebulką. O, i kolejny mamy już gotowy. Wszystkie ziemniaki mam już przygotowane, a zatem teraz solę w każdą połóweczkę. Oproszę świeżo zmielonym pieprzem. Teraz odrobina przypraw. Posypałam nasze ziemniaczki pietruszką, teraz suszonym koperkiem. Odrobinę rozmarynu. Rozmaryn naprawdę cudownie pachnie, świetnie pasuje do ziemniaków. I jeszcze pozostał nam majeranek. Napełniam nasze wydrążone ziemniaczki cebulą. Teraz po 2 plasterki czosnku, po kilka kawałeczków boczku, wkładam na koniec połóweczki czarnych oliwek. Ziemniaki prawie gotowe, jeszcze odrobinę masełka na każdy ziemniaczek. Oczywiście to nie jest konieczne, ale ja bardzo lubię smak masła, a zatem w taki sposób oto robię. O, to czasami trzeba sobie pomóc palcem. Ziemniaki będę piekła w folii aluminiowej, a zatem odrobinę spryskam oliwą, kładę ziemniak i teraz robię taką sakiewkę. O, i już mamy ziemniaczek gotowy. Piekarnik.
garnik nagrzany i tak jak mówiłam, na środkową półkę 200 stopni, górna i dolna grzałka na 40 minut. Minęło 40 minut, tak jak powiedziałam, odkryłam nasze ziemniaczki. Już pięknie wyglądają i cudownie pachną, ale jeszcze włożę na 20 minut, żeby przypiekły się na zewnątrz. Nasze pyszne ziemniaczki są już gotowe. Wyłożyłam na talerze. Tutaj przygotowałam specjalną wersję dla mojego przyjaciela, który uwielbia boczek, a zatem owinęłam ziemniaczki sporym plastrem boczku. Odrobinę sosu na ziemniaczek. O, i jeszcze. Na drugi dołożę jeszcze aromatyczny koperek i nasze danie mam już gotowe. Ja bardzo polecam te ziemniaki. Przygotowanie nie jest ani zbyt trudne, ani zbyt pracochłonne, a ziemniaki smakują naprawdę rewelacyjnie. Stanowią doskonałą przekąskę. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.